Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Uciekam przed wrzaskiem meme, bo ciumcia znowu uciekła z zagródki, jego nie zabrała i próbują mnie przekonać, żebym ich wypuściła, więc staram się pójść w takie miejsce, żeby nie było ich słychać, niech się dogadują sami ze sobą. A temat na dziś. Dzień dobry, Ola. Ola, idzie Ola. Temat na dziś to obiecany od jakiegoś już czasu temat psychoz. Czym jest psychoza? To jest stan, w którym w mózgu dochodzi do za wysokiego poziomu dopaminy. Dopamina jest neuroprzekaźnikiem, który jest odpowiedzialny za interpretację, za właściwą interpretację bodźców zewnętrznych ze świata, ale i wewnętrznych, a więc własnych odczuć, na przykład za interpretację własnych emocji. Właściwy poziom dopaminy zapewnia nam, jakoś mi trochę chłodno, zapewnia nam przytomne reagowanie i właściwe rozumienie tego, co się dzieje i tego, co czujemy. Za niski poziom dopaminy wywołuje stany lękowe, za wysoki psychozy. Psychoza to jest taki stan oderwania od rzeczywistości, bardzo poważnego oderwania od rzeczywistości, może mieć różne jakby aspekty, różne parametry. Zaraz o nich powiem. No i też psychoza jest, może mieć różne nasilenia, różny czas trwania i różnie wówczas będzie diagnozowana jako inna jednostka zaburzeniowa. Ale zawsze z kategorii psychoz. Jest coś takiego jak psychozy reaktywne, czyli w reakcji na coś, co się wydarza. Psychozą reaktywną jest na pewno dekompensacja psychotyczna, a więc stosunkowo bardzo częsta forma psychoz. Czym jest dekompensacja? Może najpierw powiem, czym jest kompensacja. Kompensacja to jest taki stan w organizmie. To jest w ogóle termin medyczny, nie tylko psychiatryczny. Jeden organ nie funkcjonuje właściwie, pozostałe przejmują jego funkcje. I to jest kompensacja. Nadrabiają za niego, kompensują. I któregoś dnia one nie mają już siły. I wówczas się okazuje, także one odpuszczają ten nadmiar obowiązków i wówczas się okazuje, że ten jeden organ nie działa. I jest stan krytyczny w organizmie. To jest właśnie dekompensacja. Czym jest więc dekompensacja psychotyczna? To jest taki stan psychiatryczny, neurologiczny, w którym jest u człowieka stały problem z dopaminą. Ale inne jego funkcje poznawcze i inne neuroprzekaźniki są w stanie kompensować to i on się zachowuje jak człowiek normalnie myślący. Ale któregoś dnia wydarza się coś, co jest obciążeniem psychologicznym. Któregoś dnia lub w jakimś tam zestawie wydarzeń jest obciążeniem psychologicznym i nagle organizm, psychika nie są już w stanie tego dźwignąć i następuje psychoza. Dużą tendencję
do takich reakcji mają ludzie używający narkotyków z kategorii stymulantów, a więc na przykład amfetamina, mefedron, kokaina, ekstazy, gdyż są to środki, które stymulują wytwarzanie dopaminy. To dzięki dopaminie jest ten high. Więc ci ludzie już mają to rozregulowane. Ludzie, którzy mają, tak to można o sobie stwierdzić, ludzie, którzy mają jakiś problem, jakąś trudność z derealizacjami, którzy mają ciężkie objawy nerwicowe, ludzie z borderline, ludzie, którzy widzą u siebie myślenie spiskowe, myślenie paranoiczne, czyli na przykład uprzedzenia do jakichś konkretnych grup, jakieś poczucie, że są jacyś my i oni. To wszystko są rzeczy związane głównie z dopaminą. I można przypuszczać, jeśli ma się takie jakieś właśnie poczucie fatalizmu, wrogości wobec nas, lub się właśnie brało narkotyki stymulujące, lub ma się częste derealizacje, reaguje się stuporami również, to można przypuszczać, że jest się człowiekiem skłonnym do psychozy, do dekompensacji psychotycznej. I jeśli coś się bardzo załamie w życiu, to może wystąpić ta dekompensacja z większym prawdopodobieństwem niż u innych ludzi. Jaki jest problem w ogóle z psychozami? Podstawowy problem jest taki, że przypominam, dopamina odpowiada za interpretację. Więc kiedy nam skacze poziom, mamy rozregulowaną interpretację. Co się dzieje w praktyce? W praktyce dzieje się to, że nie zauważamy, iż mamy psychozę. Po prostu. Dlatego jest to jedno z najtrudniejszych zaburzeń psychologicznych, ponieważ o ile w depresji widzimy, że dzieje się coś bardzo złego z nami, o ile w nerwicy widzimy, że dzieje się coś złego z nami, w somatyzacjach czujemy, że dzieje się coś złego, w fobiach wiemy, że inni ich nie mają, to w psychozie wydaje nam się, że to świat się zmienił, a nie my. Nie odczuwamy różnicy w sobie, podczas gdy różnica jest w nas i to jest ogromna. W całej interpretacji, w całym samopoczuciu. Dlatego nie jest łatwo stwierdzić, że ma się psychozy. Nie jest nawet łatwo uwierzyć komuś, że ma się psychozę. Jak to można rozpoznać ewentualnie? Gdy psychoza mija i próbujemy sobie przypomnieć, co się działo, to są dziury. Albo przypominamy sobie swój ciąg logiczny i widzimy, że on nie ma sensu. Poprosiłam kiedyś psychotyka, by opowiedział 4 ostatnie dni, które były naprawdę makabryczne. Opowiedział mi jeden, jakby to był jeden dzień, bez sensu w ogóle chronologicznego, w pomieszanej zupełnie chronologii. I pod koniec tego opowiadania stwierdził, że przecież to, co mówi, nie ma w ogóle sensu i tak nie mogło być. Otóż to. Psychotycy często nie wiedzą, dlaczego jakoś postąpili. Robią dziwne rzeczy, typu ucieczki z domu, awantury, zniszczenia czegoś. I oni nie potrafią później sami sobie uargumentować, o co im właściwie chodziło. To też jest taka charakterystyczna dość oznaka. No i okej, teraz tak. Powiedziałam już, że może być dekompensacja psychotyczna. A
może być epizod psychotyczny, on jest dłuższy niż dekompensacja. To nie jest taka reakcja tylko krótkotrwała, ale na przykład właśnie w wyniku dekompensacji może być epizod, który trwa ileś dni, tydzień. Natomiast jeśli epizod się przeciąga do pół roku, to wówczas już mówimy o schizofrenii pełnoobjawowej. Rodzajów schizofrenii jest kilka. One dotyczą głównie jakby treści tej schizofrenii. Ale to co łączy wszystkie schizofrenie, to ubytki w wyższych funkcjach psychicznych. A więc atrofia uczuciowości wyższej. Ludzie w długotrwałej psychozie przestają na przykład odczuwać potrzebę bycia kochanymi, przestają kochać. Mają dramatyczny spadek motywacji. Ambicji, inteligencji również. Często kompletnie siebie zaniedbują, rujnują swoje życie, izolują się społecznie bardzo. I nie odczuwają z tego powodu przykrości. Zasadniczo większość emocji, które odczuwają, to są emocje prymitywne, wsteczne. Takie z gadziego tak zwanego mózgu, a więc złość, frustracja, czasem lęk. Takie emocje, które mają też zwierzęta dość prymitywne, wyższa uczuciowość gdzieś ginie, zanika. Nie zawsze i nie do końca i często przy urojeniach na przykład pojawiają się odpowiedniki, imitacje uczuciowości wyższej. Znaczy na przykład często psychotycy mają poczucie misji. Mają poczucie, że pojawili się na świecie w jakimś niezwykłym, bardzo ważnym celu. Mają nas zbawić, mają uratować świat i tak dalej. I wtedy tak występują u nich uczucia podobne do tych uczuć z kategorii uczuć wyższych. Co poza tym charakteryzuje psychozy? Dezorientacja. Dezorientacja i właśnie urojenia. Przy czym w takiej jednostce jak schizofrenia prosta urojenia prawie że nie występują. One są szczątkowe. Pojawiają się w formie jakiegoś niespójnego, ambiwalentnego myślenia o czymś. Jadzia, chodź! Ale niekoniecznie to jest w ogóle łatwe do wychwycenia. Na przykład urojenie, że ja jestem jedyną osobą, która potrafi psychotykowi wmówić, że może być szczęśliwy. Więc dopóki ja mówię, dopóty nim manipuluję. Jeśli przestaję mówić, on jest bezpieczny, bo wówczas prawda dochodzi do głosu, on nie może być szczęśliwy. Albo, że w moich oczach jest nienawiść, że go tak naprawdę nienawidzę i oszukuję, że kocham. To są rzeczy, które nie brzmią jakoś zupełnie nierealnie. Chodź Jadzia, już ci język wisi, zaraz ci wypadnie. Które nie brzmią nierealnie. Są bardzo prawdopodobne i ciężko to wychwycić jako urojenie.
im głębsze są te urojenia, im poważniejsze, tym łatwiej to wychwycić, łatwiej to zbić logicznie i paradoksalnie też łatwiej człowieka leczyć. Najtrudniej jest pozbyć się objawów tak zwanych negatywnych, czyli właśnie tej atrofii, tej entropii uczuciowości i wyższych funkcji życiowych. Najłatwiej zbija się właśnie halucynacje i urojenia. Taka klasyka, z którą się każdemu kojarzy schizofrenia, to są właśnie urojenia, paranoje tak zwane, urojenia paranoiczne, że oni nas śledzą, że nas chipują, że oni po nas przylecą, że już przylecieli, wzięli nas do statku kosmicznego na badania i tak dalej, i tak dalej. To jest łatwe do wykrycia, tak jak mówię, nawet logicznie jest umiarkowanie łatwe do zbicia. W skrajnych przypadkach psychozy mogą być halucynacje również, czyli do tych urojeń jeszcze się pojawiają obrazy, omamy słuchowe, omamy węchowe, omamy dźwiękowe, słyszymy kogoś, widzimy kamery na przykład. Bardzo charakterystycznym objawem, choć nieswoistym, jest katatonia. Jest rodzaj schizofrenii katatonicznej, czyli takiej, gdzie człowiek w zasadzie zamienia się w kamień. Jest stupor, skrajna bierność, on po prostu siedzi jak rzecz i się prawie nie rusza, patrzy się w jeden punkt. Tak też może być w psychozie, często psychotykom, szczególnie tym bez ciężkich urojeń, zarzuca się po prostu lenistwo. Ciężko jest w ogóle to odróżnić. Czy mamy do czynienia z osobą leniwą i bezczelną, czy z osobą w psychozie. To są naprawdę trudne stany do dogadania się, do zidentyfikowania nawet. Miałam przypadek, że mama dziewczynki zastanawiała się, czy dziewczynka powinna trafić do szpitala. To nie był pierwszy raz, gdy była w szpitalu. I już jechały, ale zadzwoniły jeszcze do mnie, no i pytam ją, jak się czujesz, tak? O co się kłócisz z mamą? No bo mama mnie wykorzystuje. W jaki sposób cię wykorzystuje? Każe mi myć naczynia po sobie. Znaczy po sobie? Nie, no po mnie. Po mnie samej. I ty to odbierasz jako wykorzystywanie cię, tak? To jest dziewczynka, która normalnie nie ma problemu z obowiązkami domowymi i z przyzwoitością. Mówi tak, że to jest niesprawiedliwe. Mam poczucie, że to jest niesprawiedliwe, że to jest nie w porządku. I tutaj po tym można było wykryć niespójność w jej takiej normalnej, codziennej postawie życiowej i w ogóle w myśleniu, no bo jak to jest wykorzystywaniem oczekiwanie, że sprzątniesz sam po sobie, prawda? Ale jak łatwo jest to po prostu uznać za lenistwo i bezczelność. Ja odkąd temat psychos rozumiem, to jestem przerażona ilością psychos, z którymi się stykam. Stykałam się z nimi od zawsze i był taki stan takiego obłędu, który potrafiłam rozpoznać jako psychoza, na przykład u mojego ojca. Obłęd w jego oczach był czymś tak charakterystycznym, że nie pozostawiał w ogóle żadnych wątpliwości. I takie ostre psychozy rozpoznawałam u ludzi niemalże na mgnienie oka, tak? I to były sytuacje, w których naprawdę straszne rzeczy ci ludzie potrafili zrobić. Szczególnym rodzajem jest psychoza alkoholowa, bo oczywiście alkoholicy również są bardzo na psychozę narażeni.
skrajnym przypadkiem takiej psychozy alkoholowej. Była psychoza mojego byłego, gdy próbował mnie udusić przez całą noc. Bardzo wielu moich klientów ma w SCL-u na osi paranoicznej i psychotycznej bardzo wysokie wyniki. Nie muszę dawać SCL-a, żeby też widzieć, że mam do czynienia z kimś, kto myśli paranoicznie lub ma dziury w życiorysie psychotyczne. Lub dziury w myśleniu, lub epizody psychotyczne, lub psychotycznie mnie atakuje, jest moim klientem, ufa mi, lubi mnie. Któregoś dnia wyskakuje po prostu z zębami do gardła, która się rzuca, później mu to przechodzi. Bo w ogóle DDA mają również podwyższoną skłonność do psychoz, ponieważ są ludźmi, którzy wychowali się w niestabilnym środowisku, a więc w środowisku, które zaskakuje układ dopaminergiczny codziennym absurdem niekonsekwencji rodziców. Autystycy również mają skłonność do psychoz, dlatego że przez mniejszą ilość struktur filtrujących informacje w mózgu my jakby stale rozpatrujemy większą ilość możliwości interpretacji tego, z czym mamy do czynienia. Wczoraj mieliśmy fajny przykład z Remigiuszem. Remigiusz coraz bardziej przygotowuje się do uruchomienia swojego programu nauczania języka angielskiego. Bardzo to autystyczny program, bardzo specyficzne podejście. Remigiusz ma swoje spojrzenie na gramatykę. Widzi schematy trochę inaczej niż one są opisane w standardowych podręcznikach. No i głębiej grzebie w języku, tak można powiedzieć. I wczoraj dawał mi lekcję i sama ilość moich wątpliwości i pytań, co to w ogóle zupełnie jakiejś podstawowej rzeczy, sprawiła, że on w którymś momencie nie wiedział, czy ja sobie z niego żartuję, czy ja go trenuję złośliwie, żeby mu pokazać, czym jest zły uczeń, czy w ogóle, czy ja sobie robię jaja, czy ja się na niego wkurzyłam, czy w ogóle o co chodzi. A ja po prostu faktycznie miałam tyle pytań, wątpliwości i spojrzeń naraz. I na tym autystycy jakby mogą się łapać nieustająco. Na milionie myśli na minutę, na ten sam temat, na spoglądaniu na te same rzeczy, na 100 różnych sposobów. To też jest ryzykowne dla systemu dopaminergicznego, dlatego bardzo często nasze dekompensacje mają właśnie charakter psychotyczny. Nie serotoninowy, czyli nie wpadamy w depresję, nie lękowy, czyli nie wpadamy w zaburzenia adaptacyjne, choć to jest też u nas bardzo częste, ale niestety bardzo często po prostu psychoza. Ja reaguję zaburzeniami adaptacyjnymi, czyli gwałtownym spadkiem poziomu dopaminy i serotoniny i po prostu lękami. Takie rozchwianie też niesie ze sobą ryzyko, że ta dopamina w którymś momencie odbije, a mi odbije po prostu. Choć nigdy się to nie zdarzyło. Ale tak naprawdę im bardziej mózg jest szeroki, tym większe ryzyko zwariowania w każdą stronę. Najmniejsze ryzyko zwariowania jest u osób najbardziej zwykłych, przeciętnych, po prostu takich na środkach skali. Co to w ogóle znaczy schizo? Od tego powinnam była zacząć. Schizo to jest rozpad. Schizofrenia to jest rozpad jaźni, rozpad osobowości. To jest rozdział, tak jak schizma. W psychozie
różne funkcje umysłu, które powinny ze sobą współgrać i się wzajemnie wspierać, rozpadają się i przestają ze sobą współpracować. Tym jest dekompensacja psychotyczna, tak? Dotąd system współpracował i myśleliśmy przytomnie i nagle przestaje i te funkcje przestają współgrać, a my przestajemy myśleć trzeźwo. Co mogę doradzić osobom, które podejrzewają, że mają psychozę lub które podejrzewają, że ktoś z ich bliskich ma psychozę lub już o tym wiedzą, że są psychotykami? Psychiatra jest konieczny. Leki neuroleptyczne, przeciwpsychotyczne są konieczne. To jest problem na poziomie biologicznym i nie da się inaczej. Poza tym potrzebna jest też psychoterapia. Zarówno dla osoby chorej, jak i dla opiekuna. Bo opiekun jest strasznie nadużywany w takiej sytuacji opieki nad osobą w psychozie. To jest ogromny stres, ogromny wysiłek, również ogromny wysiłek poznawczy, bo trzeba rozgraniczać dla tego człowieka, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co jest urojeniem, co nie. Myśli się na dwa mózgi, bardzo to jest ciężkie. Tak więc psychiatra, psycholog to jest absolutna konieczność. Często w psychozach konieczna jest hospitalizacja i bardzo to popieram, chociażby ze względu na własne, niezależnie od tego, czy jesteś chory, czy jesteś opiekunem, bezpieczeństwo. Ponieważ nawet najbardziej urocza, najbardziej słodka i spokojna osoba w psychozie potrafi być agresywna. W psychozie zdarzają się myśli samobójcze, wcale nie tak rzadko. Potrafi być agresywna taka osoba albo dlatego, że widzi w nas wroga, albo dlatego wręcz, że uważa, że się broni. Więc to. Oprócz tego psychoedukacja. Polecam grupy wsparcia. Ja jestem administratorem grupy wsparcia dla rodzin i bliskich osób chorych na schizofrenię. I do tej grupy zapraszam. Niedługo uruchamiam grupę psychoedukacyjną. Taką w ramach konsultacji, tak jak teraz już uruchomiłam grupę DDA. Za jakiś czas będzie grupa autystyczna uruchomiona. To będzie też grupa dotycząca psychos uruchomiona. Świadomość tutaj bardzo dużo daje, tym bardziej, że psychoza jest sytuacją, w której i tak z tą świadomością jest cienko. I ty możesz wiedzieć, że się leczysz na schizofrenię czy na psychozy, a i tak w tym akurat momencie będzie ci się wydawało, że teraz to ty psychozy nie masz. Więc zaakceptowanie faktu, że jesteś człowiekiem, który ma problemy z dopaminą, jest i tak zadaniem jakby w całej ciągłości, w całym kontinuum, niekoniecznie do zrealizowania. To znaczy, mogą być momenty, w których to do ciebie nie dociera. I to są właśnie te momenty, w których atakuje cię choroba i jesteś niebezpieczny dla siebie i otoczenia. Więc totalna świadomość jest tu niezbędna. Niezbędny jest opiekun. Bliska osoba, której ufasz, z którą jesteś umówiony na to, że ona w psychozie reaguje. I ty, i twój opiekun, czy i ty, i twój chory na psychozę podopieczny musicie wiedzieć, że ten podopieczny wystąpi przeciwko tobie. On cię na pewno zaatakuje, on się na pewno na ciebie obrazi.
On cię na pewno zwyzywa, na pewno ci nie uwierzy, że ma psychozę. Prędzej uwierzy w to, że go wkręcasz albo chcesz mu zrobić krzywdę, niż że akurat teraz w psychozie jemu coś się pomyliło. Bo taka jest natura psychozy. Twoja interpretacja leży i kwiczy. Interpretujesz wszystko odwrotnie. Wszystko nabiera treści twoich największych lęków i obaw. Jeśli więc nie jesteś pewien, czy jesteś kochany, to w psychozie będziesz miał pretensje do osoby najbliższej, że cię nie kocha. Jeśli boisz się być wykorzystywanym przez kobietę, to zarzucisz swojej kobiecie w psychozie, że ona cię wykorzystuje i jesteś jej potrzebny na przykład tylko jako dawca pieniędzy. Jeśli boisz się, jesteś zazdrosny o swoją kobietę czy o swojego faceta, to w psychozie uroisz sobie, że on cię zdradza. Syndrom Otella, czyli ta patologiczna zazdrość, jest stanem psychotycznym. Trzeba psychozę traktować z każdej strony, tak jak każdą inną chorobę psychiczną, tak jak każde inne zaburzenie psychiczne, emocjonalne. A więc z jednej strony kognitywnie, poznawczo, czyli poprzez terapię i psychoedukację, a z drugiej strony lekami. Naprawdę jestem bardzo przeciwna twierdzeniom, że leki odurzają, że Big Pharma chce po prostu nam sprać mózgi, że one zmieniają osobowość i tak dalej. Ludzkość od jakiegoś czasu ma jakieś szanse w walce z chorobami psychicznymi, tak jak trochę dłużej ma jakieś szanse w walce z chorobami zakaźnymi. Nie zawsze tak było. Nie zawsze mieliśmy to szczęście. Fakt faktem, że są teraz czasy, że choroby psychiczne są częstsze, bo czasy są bardzo ciężkie dla człowieka. Dla psychiki człowieka. Stres, jaki generuje ludzka cywilizacja aktualnie, jest przeogromny. Jest większy niż ludzka odporność na stres. Więc tych chorób jest więcej. Nasza cywilizacja zabrnęła naprawdę w jakąś ślepą uliczkę. Coraz więcej, coraz częściej mówi się o tym, że to jest koniec naszej cywilizacji, albo że zaraz będzie jakiś wielki przełom, bo dłużej tak już być nie może. Nie damy rady. Nie da rady. Że ten system musi rypnąć pod własnym ciężarem, jak na przykład cywilizacja rzymska. Więc jeśli mamy jakieś antidotum, które udało nam się stworzyć, wymyślić, na to, co żeśmy sobie sami zrobili, to korzystajmy z niego. Syndrom Zosi Samosi w zaburzeniach psychicznych jest tylko kolejnym zaburzeniem. Jeśli macie więcej pytań co do stanów psychotycznych, to mi je zadawajcie. Dziękuję bardzo. Przystojny, wysoki brunet z tatuażem. W dodatku świetny ojciec. No i dywanik handmade za 300. Też niezły. Handmade Dagi kupisz u nas, ale jej męża nie.